9,5 metra w pierwszej serii. No czy pójdzie w ślady Austriaka, który skakał przed nim, bo on uzyskał taki sam wynik jak on, 129,5 metra. No niezła prędkość, ale no jest spokojny. No i niestety. I niestety nie poszedł w ślady Kaltenbecka. Fatalny skok. 105,5 metra, tak więc trzech Polaków skoczyło źle. Jeden Piotr Żyła dobrze i on będzie wysoko. No moim zdaniem czwarty, no chyba piąty. To jest, już nie walczy w ogóle o odległość, skapitulował. Po złym wyjściu z progu widać było i nie był w stanie sterować jeszcze na dokładkę. Wylądował fatalnie, noty będą niskie. Bardzo odległa pozycja.